Chwała Bogu. Wielką rzeczywiście otrzymaliśmy łaskę. Tak wiecie, można się zastanowić, ile dzisiaj ludzi na ziemi może otworzyć Biblię, może ją czytać, może ją rozważać i najważniejsze, może nią żyć. No nie wiemy, z pewnością ta liczba też nie jest ogromna. My mamy tą łaskę, że możemy właśnie ją otworzyć ku życiu. No bo taka jest nasza nadzieja, że otwieramy ją ku życiu, nie ku śmierci, bo można ją ku śmierci też otwierać. No niestety i tak się też dzieje, że ku śmierci ludzie otwierają Słowo Boże, a nie ku życiu. No, my chcemy ją ku życiu otwierać, żeby z tego czerpać, uczyć się. Uczyć się właśnie tego, co jest dla nas potrzebne, bo mamy nie byle jakiego wroga. To chyba każdy z nas już bardzo dobrze wie. Mamy nie byle jakiego wroga. My sobie go nie chcemy lekceważyć, bo wielu sobie go lekceważy. Są naładowani różnymi emocjami po prostu i myślą, że po prostu emocjami zwyciężą wroga diabła. My wiemy, że to się nie da. Człowiek może mieć tak potężne emocje, być na tak potężnych emocjach po prostu, ale diabeł go i tak zwycięży, grzech go i tak pokona. Ale ten, kto jest w Chrystusie Jezusie, nie musi przeżywać żadnych emocji, ale w Chrystusie Jezusie jest rzeczywiście silny. Dzisiaj będę chciał przeczytać z listu Pawła do Filipian. Nie będę to czytał ten drugi rozdział. Drugi rozdział od 12 wersetu, bo przyjrzymy się właśnie czemuś, co jest, można powiedzieć, lekceważone, do czego się dzisiaj lekko podchodzi, bo się, powiedziałbym, właśnie lekceważy wroga, myśląc, że się już może tyle wie i skoro tyle wiem, to mnie diabeł nie podejdzie. Niestety podchodzi i zwycięża człowieka. Nawet człowiek tego nie wie. Idzie myśląc, że wszystko jest właśnie w porządku, ale Paweł do wierzących, do tych, którzy uwierzyli tam w Filipii, pisał właśnie te słowa. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni, z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, byście się stali nienagannymi, szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światło na świecie, jak światła na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i na próżno się trudziłem. Może do tego tylko właśnie ten fragment, choć dalej Paweł mówi o tym, że ale nawet gdyby krew moja miała być dodana do ofiary, no my mamy tu akurat obrzędu, ale to jest, można powiedzieć, do jakby nie obrzędu. Paweł nie mówi o żadnych obrzędach, bo to ludzie jak patrzą na obrzędy, to myślą, że obrzędy coś im mogą dać. Żaden obrzęd nikomu nic nie da. Żaden obrzęd człowieka nie zbawi, choćby, można powiedzieć, cały dzień w jakimś obrzędzie trwał. No ale tu jakoś użyto właśnie tego niefortunnego, powiedziałbym, słowa obrzędu. Ale Paweł mówi jakby do waszej wiary. Gdyby nawet miało być to dane, żeby wasza wiara jeszcze bardziej była mocniejsza. Ale chciałbym, żebyśmy zwrócili właśnie uwagę tutaj na te słowa, kiedy Paweł mówi o tym jeszcze bardziej pod moją nieobecność. Z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Dlaczego Paweł aż tak, można powiedzieć, podszedł do tego tematu, że pisze do nich, można powiedzieć, pokazuje im piękno, które oni już mają, które, można powiedzieć, w którym trwają, czynią,
Ale tutaj po prostu jakby im jeszcze chcę pokazać coś jeszcze bardziej. Co muszą robić, żeby po prostu właśnie nie dać podejść się wrogowi. I mówi z bojaźnią i drżeniem. Czy do zbawienia jest potrzebna bojaźń i drżenie? Czy człowiek tego potrzebuje, który jest zbawiony, żeby jeszcze na powiedzieć miał bojaźń? Wiemy, jak dzisiaj diabeł właśnie oszukuje ludzi, mówiąc, no dziecko Boże nie może być w bojaźni. Bo jak się ono ma bać swojego ojca? Jak ma chodzić w bojaźni przed swoim ojcem? Takie głupoty się dzisiaj wygaduje i takie głupoty ludzie, mam powiedzieć, łatwo przejmują, no i są nawet zadowoleni z tych głupot, bo tak to możemy nawet, to są straszne głupoty. Jeśli nasz Pan Jezus Chrystus chodził po tej ziemi jako Boży Syn i On z bojaźnią chodził po tej ziemi, nie widzimy Go w niczym i nigdzie, gdzie chodziłby sobie lekceważąco przed Ojcem. A mógłby, był Synem Bożym. Mógłby tak sobie to przyjąć. Jestem Synem Bożym. Znam przecież Ojca. Wiem, jaki jest Ojciec. Ale właśnie On wiedział, jaki jest Ojciec. A dzisiaj ludziom się wydaje, że wiedzą, jaki jest Ojciec w niebie. Często można powiedzieć, właśnie ta ich wiedza tego, jaki jest Ojciec niebiański, nie pochodzi ze Słowa Bożego. Nie pochodzi ona od Ducha Świętego. Ale pochodzi od wroga. Kochany Ojciec, kochany Tatuś, jak się też właśnie mówi, i ludzie właśnie to przyjmują, no i są z tego zadowoleni. Kochany Ojciec nie będzie cię karał. Tak jak mogliśmy słyszeć, kochany Ojciec, no najwyżej cię zawstydzi wobec wszystkich, kiedy poszedł swojego Syna, ale kochany Ojciec by nie uczynił ci żadnej krzywdy. Nie wyrzuciłby ciebie precz. Czy tak jest? Czy tak mówi Słowo Boże? Zobaczmy. Czy ono tak uczy ludzi wierzących? Nie. Widzimy, że ono nam pokazuje rzeczywiście to, że Ojciec jest święty, tak jak mogliśmy to słyszeć w sobotę. To jest święty Ojciec, to nie jest byle jaki Ojciec. To nie jest ktoś, na powiedzieć, kto by sobie nie radził z czymś, mówił, no trudno, no nie mogę po prostu, no bo mnie sumienie gdzieś tam to bardzo dręczyło, gdybym miał tak swoim dzieckiem postąpić. To nie ten Ojciec. Diabeł chciałby tak właśnie, żeby tak człowiek spojrzał na Boga. No właśnie, a my chcemy się zastanowić właśnie, jakie jest nasze spojrzenie i teraz jak my podchodzimy rzeczywiście do zbawienia. Czym jest dla nas zbawienie? Czy jest ono dla nas ważne? Czy jest ono dla nas cenne? Co robimy ze zbawieniem? Czy możemy powiedzieć, zbawienie to tak cenny dla nas skarb, że my go pilnujemy, my go strzeżemy. My nie dajemy się oszukiwać, można powiedzieć, niestety, jak to ludzie dają się oszukiwać, że zbawienia stracić nie możesz. Ale Biblia nam pokazuje i to pokazuje właśnie w taki bardzo wyrazisty sposób, jak to Ezaw stracił pierworództwo. Ktoś mógł spojrzeć po prostu z boku na to wszystko i powiedzieć, no tak, ale Ezaw nadal jest starszy. To, że coś tam powiedział, to na pewno nie stracił. To tylko takie coś tam. No niestety stracił. Wiemy, na pewno musiał być w wielkim doświadczeniu, że był gotowy, można powiedzieć, oddać swoje pierworództwo. Nieraz się tak myśli, że no ot, tak sobie tylko za tą soczewicę sprzedał. Było doświadczenie, była próba dla niego. No i niestety zgardził. W chwili tej próby, w chwili tego doświadczenia Ezef po prostu nie widział cenności, która jest w tym pierworództwie. Sprzedał. A jak dzisiaj ludzie sprzedają? Za co dzisiaj człowiek sprzedaje swoje zbawienie? Bo je można, my wiemy, że je można utracić. Można je sprzedać. Można sobie je zlekceważyć. Jak człowiek dzisiaj podchodzi? Tak jak powiedziałem, zobaczcie, jak diabeł potrafi ludzi oszukiwać. Tak kiedy właśnie sobie sam o tym myślałem, no i tak do mnie przyszło, że po prostu diabeł mówi człowiekowi, weszłeś w wodę chrztu. Wszystko zostało załatwione. Nie musisz się już o nic martwić, nie musisz się niczym przejmować. Nie żyjesz tak, jakby chciał Bóg, nie przejmuj się. Czy człowiek ma się przejmować?
Wiemy, że człowiek powinien się przejmować, jeśli widzi, że po prostu życie nie idzie zgodnie z tym, co jest napisane jako zbawienie, pokazane jako zbawienie, to tym bardziej człowiek powinien przejmować. To jego kolana powinny być jak najbardziej skłonione przed Bogiem. Jego wołanie powinno mocno płynąć do Boga. Boże, nie jest tak. Skoro Ty mnie uratowałeś, to uratowałeś coś znaczy, to uratowanie coś pokazuje, a ja go nie dostrzegam w swoim życiu. Czy ono, zobaczcie, jest dla człowieka cenne? Możemy powiedzieć, cenne zbawienie jest wtedy, kiedy człowiek, można powiedzieć, ma dalsze też i elementy, dalsze, można powiedzieć, pragnienia, bo możemy powiedzieć, to jest jak pewne rodzaju, jak taki łańcuch ogniwa, które się dokładają. Pragnienie zobaczenia Boga, pragnienie zobaczenia Jezusa Chrystusa, pragnienie bycia z Nim w niebie, pragnienie Go tam chwalenia już, można powiedzieć, całym dosłownie sobą, jest też takim elementem, możemy powiedzieć, motorem dla człowieka, gdzie człowiek rzeczywiście sobie ceni zbawienie. Ale kiedy gdzieś diabeł, zobaczcie, zabiera takie ogniwo za ogniwem, już człowiekowi nie jest tak, można powiedzieć, dla człowieka tak ważne, tak cenne to, że chciałby zobaczyć tego Ojca. Tego Ojca, który go sobie w Jezusie Chrystusie zrobił. Chciałby zobaczyć tego, który na Golgocie złożył swoje życie. Kiedy diabeł, zobaczcie, się udaje to człowiekowi zabrać, a włożyć w to miejsce, na powiedzieć takie coś, że człowiek mówi, no, skoro weszłem w wody chrztu, to chyba już wszystko jest dobrze. No, wody chrztu otworzyły człowiekowi możliwość. Bez tego wejścia w te wody chrztu, to tak można powiedzieć, jest jak szlaban, jak brama. Człowiek może chcieć, może próbować, ale kiedy nie wejdzie, po prostu nie ma dla niego tej możliwości. Wiem, że chodzi też o to, kiedy człowiek ma sposobność. Bo mamy pewną sytuację w Biblii pokazaną, kiedy no ten Łotr jeszcze wtedy tam na krzyżu, on nie miał sposobności, on nie miał możliwości. On był tam, on już tylko czekała go śmierć. Ale gdyby miał możliwość, z pewnością by to zrobił. Z pewnością, 100% by to zrobił. On już był tak w swoim sercu przekonany, że tam pośrodku wisi ten, który ma moc nad wszystkim. Jemu nie trzeba by było tłumaczyć, jak dzisiaj ludziom nieraz trzeba tłumaczyć. Bo dzisiaj każdy człowiek uważa siebie za zbawionego. Ale nie ma mocy zbawienia w życiu. A zbawienie daje jakąś moc człowiekowi. I możemy powiedzieć, rzeczywiście potężną moc. Kiedy to anioł powiedział do Józefa, on da nasz mu imię Jezus, aby on zbawi lud swój od grzechów, jego uratuje. Uratuje od tego, co można powiedzieć, niszczy ten lud, co niszczy człowieka, co pcha go do Gehenny, uratuje. No, czy człowiek dzisiaj tak naprawdę wierzący to rozumie? Także niech Pan zobaczy, pomoże nam zobaczyć z bojaźnią i z drżeniem. Nie, przemijcie sobie zbawienie. On mówi, z bojaźnią i z drżeniem je sprawujcie. Z bojaźnią i z drżeniem, żeby to rzeczywiście było w was silne, żebyście się nie dali gdzieś podejść wrogowi. Bo można dać się podejść. Koryntianie przecież mieli zbawienie, zobaczcie, jak słoniach dali się podejść. Paweł musiał ich ostro tam napominać. Dali się podejść. Musiał ich wyprostowywać, bo dali się skrzywić, możemy tak to nazwać śmiało. Ale Paweł walczył o nich, żeby, można powiedzieć, zbawienie się stało tym elementarnym, można powiedzieć, czynnikiem w ich życiu, żeby oni się tego pilnowali, żeby no, nie odstawili je na bok, myśląc, że skoro, można powiedzieć, tu się dokonało, że teraz mają języki, że mogą to, że teraz mogą sobie swawolić. Mogą tak czy tak inaczej postępować. Pokazał, nie, bo pójdziecie tak dalej, poginiecie. Także niech Pan nam właśnie w tym tutaj dopomoże wspólnie razem zobaczyć, bo widzimy sami na własne oczy, czym dzisiaj dla ludzi jest zbawienie. Popatrzeć możemy i możemy stwierdzić, no, ono już nie jest cenne. Ono już nie przedstawia takiej wartości. I co jest powodem, że ono już dla człowieka nie przedstawia tej wartości? Na pewno możemy powiedzieć, powodem jest to, że wrogowi udało się już przedrzeć. I byśmy mogli powiedzieć, otumanić człowieka.
tym, że po prostu, no, że skoro on kiedyś wszedł te wody chrztu, albo że wyznał to imię, no ale my wiemy, że wyznać to imię, to nie jest sobie tak tylko wyznać to imię, to jest piękne móc wyznać to imię, to jest wspaniałe, ale ono potem do czegoś zobowiązuje człowieka. Bo jeśli człowiek mówi tak, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jest Panem, Panem, to wtedy już jest zobowiązanie, że skoro to jest Pan, to ja już Panem nie jestem. Czyli staje wobec mnie większy Pan i teraz On ma do mnie prawo. Także tym właśnie chciał, żebyśmy mogli dzisiaj się zająć, nad tym tutaj się skupić, zobaczyć właśnie, czym to jest dla nas. Czy my nadal widzimy potrzebę bojaźni, żeby z bojaźnią i z drżeniem je sprawować. Żeby w niczym wróg nie mógł nas podejść, niczym nie mógł nas oszukać, nic nie mógł włożyć takiego, co gdzieś poprowadziłoby nas, można powiedzieć, w tym błędzie, że no, nie muszę się przyjmować, jeśli grzech jest w moim życiu. Bo do tego wiemy, że diabeł prowadzi, że człowiek się nie przyjmuje, że jest grzech w jego życiu. No jest załatwiony, przecież temat został załatwiony. No, został załatwiony na Golgocie, ale czy człowiek przyjął ten załatwiony temat? I w jego życiu ten temat też widać załatwiony. Czy tylko w jego umyśle on został załatwiony, a w jego życiu niestety nie. Także to będzie właśnie tak może dzisiaj właśnie naszym rozważaniem temat zbawienia i czynienia go z bojaźnią, bo my wiemy, na jakiej ziemi żyjemy. Ona nie jest dla nas przyjazna. Ta ziemia, można powiedzieć, niesie, można powiedzieć, zgubę dla człowieka, który na niej się chce jakby oprzeć. Mówimy o świecie, jakby się na nią chciał oprzeć. Amen.